Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie, Irek Fudro z ireneuszfudro.pl. Mam dla Ciebie bardzo konkretne dzisiaj nagranie odnośnie tego, dlaczego inni nie kupują Twoich dobrych produktów bądź usług, bądź też dlaczego ludzie nie przystępują do współpracy z Tobą, pomimo tego, że to co Ty masz, jest po prostu dobre. I możemy to rozkładać na czynniki pierwsze, możemy to bardzo dużo analizować. Postaram się w 3-4 minuty to wyjaśnić z mojego doświadczenia. Przede wszystkim, jeżeli, może tak, zajmijmy się kwestią dołączania do projektów biznesowych, ponieważ jest to rzecz, którą ja robię przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, czy Twoje wirtualne produkty, produkty realne, to jest ta sama analogia. Natomiast ja będę mówił tu typowo o tym, dlaczego ludzie nie przystępują do Twoich projektów biznesowych. Dlaczego? Z prostego względu. To wcale nie dotyczy Ciebie, Twojej osoby. Tak? Wiele ludzi, którzy słyszą tak zwane nie do swojego produktu, do swojej idei, do swojego biznesu, myśli, że ludzie mówią nie Tobie, tej osobie. Owszem, poniekąd może to być prawda, ale to nie jest główna rzecz. Natomiast to nawet też nie chodzi o to, że ludziom nie podoba się jakiś projekt biznesowy czy rzecz, którą robią, tak? Z którą Ty robisz, tak? Którą Ty im proponujesz. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o to, że ludzie mówią nie w stosunku do wyobrażenia o tym, co im Ty mówisz. Powtórzę jeszcze raz, ponieważ to są kluczowe słowa. Ludzie mówią Tobie nie do Twoich projektów biznesowych, produktów, które proponujesz, sprzedajesz, sugerujesz, żeby zakupili itd., itd., tylko i wyłącznie dlatego, że mają pewnego rodzaju wyobrażenie o tym, co Ty masz i dlatego mówią Tobie nie. Skąd to się bierze? Popatrzcie. Ile razy, kiedy szłeś przez ulicę, przez miasto, otrzymywałeś do ręki ulotkę? Ile razy było tak, że nawet jej nie przeglądnąłeś i ją wyrzuciłeś? Ile razy było tak, że od razu z góry powiedziałeś nie, nawet jeśli ktoś ci da ulotkę? Ile razy było tak, że ktoś ewentualnie zaczepiał Ciebie na ulicy, nie wiem, nawet z perfumami, z czymkolwiek innym, bo wielokrotnie takie rzeczy się dzieją, tak? I Ty mówisz z góry nie. Czy to oznacza nie dla tej osoby? Nie, bo Ty jej nie znasz. Czy to oznacza nie dla jej produktu? Nie, bo Ty nie znasz jej produktu. Ty masz tylko wyobrażenie o tym, co ona ma Tobie do zaoferowania. I to samo się dzieje w biznesie. Powiem Ci przykład z życia wziętego u mnie. Ja, że tak powiem, z liderami, z partnerami budowaliśmy Akademię Milionerów. Coś, co w moim przekonaniu daje rozwiązanie, nie chcę powiedzieć, że każdemu, chociaż uważam, że jest to rozwiązanie dla każdego, bo ta Akademia może pomóc, ale przynajmniej dla większości. Żeby dołączyć się do Akademii, dla przykładu jest jakiś projekt biznesowy, w którym wystartowanie w tym projekcie z nami kosztuje 37 zł, 38, 40, 30 zł, nie ma to znaczenia. Jest to koszt dużej pizzy, okay? Taki jest start w biznesie, tak? I teraz, jeżeli ja komuś pokazuję dołączenie do Akademii przy współpracy z danym projektem biznesowym i ktoś mi mówi nie, to sorry, ale na logikę to nie ma logiki, ponieważ wartość, która jest w Akademii, czy wartość, którą ja daję, za pomocą szkoleń, mastermindów, grupy wsparcia, paneli szkoleniowych, masy innych rzeczy, tak? Jest dużo, dużo większa. Ludzie mówią nie tylko i wyłącznie dlatego, że wyobrażają sobie pewne rzeczy. Być może na podstawie, nie wiem, Twoich czy Twoich poprzednich działań. Być może na podstawie, nie wiem, tego, że mają jakieś utarte schematy w związku z Tobą, tak? Ale to nie jest nie do Ciebie. To jest nie tylko i wyłącznie do tego, że do wyobrażenia o tym, co Ty masz. I teraz ważna kwestia. Nie przejmuj się tym nie. Dlaczego? Ponieważ to Ty w ręku masz coś fajnego. To Ty masz rozwiązania dla wielu ludzi. Tak? To im powinno bardziej zależeć na tym, niż Tobie. Jeżeli pod warunkiem masz coś, co naprawdę jest dobre. Okay? Nie przejmuj się zupełnie w tym nie, bo to nie jest nie do Ciebie, to nie jest nie do Twojego produktu, projektu biznesowego. To jest nie tylko i wyłącznie o wyobrażeniu innych o tym, co Ty masz. I tyle w zasadzie chciałem tutaj powiedzieć. Jeżeli w jakikolwiek sposób to, co dzisiaj Ci powiedziałem, ma dla Ciebie sens, jeżeli w jakikolwiek sposób to, co dzisiaj Ci powiedziałem, jest dla Ciebie wartościowe, udostępnij to dalej, przekaż tę informację dalej. Nie wiem, jeżeli to widzisz na Facebooku, to udostępnij to dalej. Jeżeli tego nie zrobisz, okej, ja to rozumiem, nie ma problemu, nie obrażę się, uwierz mi. Okay? Ale mam nadzieję, że myślisz, że chociaż trochę Tobie pomogłem w zrozumieniu, dlaczego ludzie mówią nie do Twoich projektów biznesowych. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, skomentuj poniżej, co na ten temat myślisz, być może masz jakieś swoje inne doświadczenia, być może Twoje doświadczenia są podobne do moich doświadczeń. Czekam na komentarz pod spodem i pozdrawiam z ireneuszfudro.pl.